System III RP trwa już od 30 lat. Niewielu miało odwagę stawić mu czoła. W Konfederacji są ludzie, którzy z systemem walczyli od lat. Wydawało się, że w tej walce mogą liczyć na Pawła Kukiza. Tymczasem Kukiz postanowił pójść do wyborów z partią, którą sam nazywał zorganizowaną grupą przestępczą. Można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. Podpisaliśmy w ramach Koalicji Polskiej pomiędzy PSL-em a Kukiz 15 porozumienie programowe. PSL to partia, która rządziła najdłużej w historii III RP. Wicepremier z ramienia PSL, Waldemar Pawlak, wynegocjował skandaliczną umowę z Gazpromem. Twierdzą, że JOW-y, sztandarowy postulat Kukiza, są dla nich nie do zaakceptowania. Są przeciwni referendom. PSL to partia licznych patologii, lista których nie ma końca. To partia koalicyjna skompromitowanej Platformy Obywatelskiej, a dziś część totalnej opozycji. Rzecznik prasowy PSL-u, zapytany, czy nie boją się, że Kukiz urwie się ze smyczy, odpowiedział, że PSL zbuduje mu kojec. Chociaż umarł ruch i nie ma go, Kukiz 15, ten ruch to jest dzisiaj Konfederacja. My wyrażamy te aspiracje. Konfederacja, wolność, niepodległość jest jedyną antysystemową siłą w Polsce, która może powstrzymać bandę czworga. 13 października głosuj na listę numer 4. Wybierz Konfederację.